Kochani, od dawien dawna wiemy, że głównym motywem faceta pchających go do podjęcia takiej decyzji jak małżeństwo jest nadzieja na seks, na po pierwsze darmowy seks, po drugie seks w dużej ilości, po trzecie seks z ukochaną kobietą. I on pragnie seksu i to jest motyw, może niewystarczający, ale jeden z podstawowych, że on się decyduje wejść w związek małżeński. Natomiast ona, czyli kobieta, ma nadzieję, że on ją nie tylko wysłucha, ale na dodatek zrozumie. I teraz, kochani, oni wchodzą w tak zwany związek, czyli się związują, przysięgając, że na stałe, i potem bardzo szybko on nie ma nadziei na seks. Czemu nie ma nadziei na seks? Bo się dowiaduje, że to będzie zupełnie inaczej, że ten seks nie służy do tworzenia związku, tylko do robienia dzieci. Jak zrobi dwójkę dzieci, to się okazuje, że tego seksu nie ma. Natomiast ona patrzy na tego faceta i nie ma najmniejszej nadziei, że ten facet ją kiedykolwiek zrozumie. Dlatego proponowałbym, żeby wchodzić w związek małżeński w odwrotnej sytuacji. Wtedy, kiedy facet ma nadzieję, że go kobieta zrozumie, a ona ma nadzieję, że będzie miała dużo, dużo seksu.